Cześć, witam wszystkich z tej strony Kerdys i zapraszam was do kolejnego, szóstego odcinka z serii Warhammer 40 000 Rogue Trader. I tak, moi drodzy, w poprzednim odcinku rozprawiliśmy się z przepraszam was, buntem na pokładzie. Mieliśmy walkę tutaj na mostku, gdzieś w tych okolicach z pomiotem osnowy, w którego zmienił się, z pomiotem chaosu, przepraszam, w którego zmienił się Edeltrad. Na skutek rytuału z kolei przeprowadzonego przez mistrza szeptów, tutaj stojącego za buntem właśnie, Konradem Wojtkwirem, nie pomściliśmy w zasadzie śmierci Theodory, bo nawet nie wiemy na dobrą sprawę, kto ją zabił. Po reakcji Konrada można było stwierdzić, że to raczej nie było, on był wręcz zły, że do tego doszło. Natomiast rozprawiliśmy się z pomiotem, rozprawiliśmy się z resztą buntowników na mostku, no i oficjalnie przejęliśmy dowodzenie nad okrętem, wyszliśmy z osnowy, wskutek czego zmarł nasz nawigator. Zostaliśmy obwołani nowym właśnie wolnym kupcem tutaj w miejsce Lady Theodory. Przeprowadziliśmy pierwszą odprawę z oficerami, strasznie długo to trwało. No i jesteśmy w zasadzie w sytuacji, gdzie teraz mamy trzy istotne, w zasadzie cztery istotne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, zdobyć nowego nawigatora, bo bez niego w ogóle nie będziemy mogli poruszać się przez osnowę. Druga rzecz, zdobyć głównego inżyniera dla naszego statku, czyli proroka inżyniera. Najwyższego proroka inżyniera, to chyba tak się nazywa, Prime tam jest w każdym razie w nazwie. Dodatkowo musimy zastąpić poległych członków załogi, którzy tam zajmują się mniej ważnymi, ale jakby niezbędnymi robotami na statku. No i czwarta rzecz, musimy odnaleźć w układzie prawą rękę inkwizytora Xaviera Calcazara, który taką misję powierzył Lady Theodorze. No i ta misja razem ze spadkiem w postaci protektoratu handlowego wszystkich bogactw i dóbr Theodory, ta misja również została przez nas odziedziczona jakby po jej śmierci. No i cóż, musimy teraz ruszyć z miejsca. Jesteśmy teraz na pokładzie, który wygląda zdecydowanie lepiej niż podczas walki. Tutaj mamy naszą mistrzynię komunikacji, z którą moglibyśmy sobie pogadać, ale tyle gadaliśmy w poprzednim odcinku, że ja te pogaduszki chcę ograniczyć teraz do absolutnego minimum. Dlatego ja myślę, że w pierwszej kolejności, jeżeli mamy rozmawiać, to porozmawiamy sobie z naszymi bezpośrednimi towarzyszami. Czyli mamy tak, Abelarda. Jest Idira i tu jest Argenta, czyli z nimi właśnie chcę pogadać, więc zacznijmy sobie od naszego Seneszala. Lord Captain. Który akurat sobie sprawdza różnego rodzaju komunikaty, które tutaj chyba poprzychodziły do niego. Okej, porozmawiajmy o jakichś rzeczach, które będą dla mnie przydatne jako dla wolnego kupca. A noble aspiration, Lord Captain. I am ready to acquaint you with all the particulars. No, oczywiście chętnie nam opowie o wszystkim, co musimy wiedzieć. Jakby wprowadź mnie w sytuację w sektorze Koronos. Co muszę wiedzieć i o czym muszę pamiętać. This is a topic for an official briefing, not a casual conversation. But I will try to answer succinctly. And if you permit, in my own words, the Coronis Expanse is considerably removed from the heart of the Imperium. This means that local warp routes become useless within months. Established pathways are regularly subject to attacks from all kinds of rabble. And in the only major port, the Imperium's frigates find themselves moored alongside pirate vessels. Okej, dobra, to tak. Pierwsza rzecz to to, że sektor Koronos jest nie należy obecnie jakby do prawdziwego serca Imperium, tutaj, czyli do granic właściwego Imperium. Lokalne drogi poprzez osnowy są bezużyteczne od kilku miesięcy, a ustabilizowane ścieżki są regularnie podmiotem ataków ze strony różnego rodzaju hołoty. I w zasadzie mamy tylko jeden taki jakby port we właściwym tego słowa znaczeniu,
gdzie jakby jednocześnie dokują fregaty Imperium, jak i pirackie statki. Until recently, the Coronus Expanse could hardly have been called a region of the Imperium. The situation has changed with the arrival of the Lord Inquisitor, but not by much. This place operates under its own rules, you see. More radical, so to speak. But ones that allow for a non-standard approach where there is a promise of victory. The Coronus Expanse is considered rogue trader territory for a reason. Only rogue traders have sufficient military might, audacity, and the rights granted them by the warrant to survive the leap into the unexplored part of the expanse, and in the event of a successful outcome, to hold on to whatever they manage to capture on the frontier. Okej, okay. Do niedawna o sektorze Coronus ciężko było w ogóle mówić, że nazywa się to częścią Imperium. Sytuacja trochę się zmieniła, kiedy przybył Lord Inquisitor, ale jakoś niespecjalnie. Ogółem to miejsce jakby działa wedle swoich własnych reguł, bardziej takich radykalnych, gdzie tylko jakby trzeba wykorzystywać niestandardowe podejście, jeżeli dają one szansę na zwycięstwo. Ogółem sektor Coronus postrzega się jako terytorium właśnie wolnych kupców z jakiegoś sensownego powodu, bo tylko wolni kupcy mają odpowiednie siły militarne i prawa nadane im przez Imperatora, żeby przeżyć właśnie podróż w nieznane części kosmosu, w nieznane części tego sektora i w jakiś sposób tutaj funkcjonować. Kim są główni gracze i czego powinienem być świadom w tym sektorze? You should treat official representatives of the Imperium with respect. The Expanse may be on the fringes, but it still numbers among the territories of the Golden Throne. The arrival of the Lord Inquisitor has turned the Coronus Expanse into a less wild and uncontrolled region, to the regret of some individuals who had grown inured to the local lawlessness. Okej, okay, jakby w pierwszej kolejności musimy traktować oficjalnych reprezentantów Imperium z szacunkiem. Sektor Coronus może być na granicy imperialnej, ale wciąż jakby zalicza się go do terytoriów należących do Złotego Tronu, czyli do Imperatora. Przybycie Lorda Inkwizytora sprawiło, że sektor Coronus stał się trochę mniej dziki i mniej niekontrolowanym regionem, natomiast jest jakby nie pasuje to niektórym postaciom, które jakby zdążyły się wcześniej zadomowić w tym bezprawiu. Rogue traders such as yourself are also servants of the Imperium. They have been accorded special rights and powers. They wield immense authority within their territory. And they enjoy absolute respect in other parts of the Expanse. The most powerful of them are Kalagos Winterscale and Incendia Bastal Chora. Tread carefully when dealing with either of them. Okej, okay. W Coronus będzie jeszcze dwóch innych wolnych kupców poza nami, Kaligos Winterscale oraz Incendia Bastal Chorda, czy Korda. musimy się z nimi porozumiewać ostrożnie. Among the scum that dwells on that handful of asteroids, there are three factions that wield considerable influence. Okej, no poza tym jest ten port, o którym była mowa wcześniej, ta stocznia, Footfall. Później mamy jeszcze trzy inne frakcje, które mają dosyć duże wpływy w tym sektorze. Pierwsze to jest Kazbalika, misja Kazbalika, zorganizowana przez przestępczość, zorganizowana grupa przestępcza. Później mamy Eclair Ziarchat. Mamy Eclair Ziarchat, którym rządzą w tym sektorze, bo Eclair Ziarchat ogółem to jest jakby, można powiedzieć, kościół imperialny. W każdym razie tutaj jakby rządzą tym odłamem wyznawcy świętego Drususa. Aktywnie budują swoje siły i mają duży wpływ na wolnego kupca Chordę, tą incendię całą. No i trzecia frakcja to są eksploratorzy, skrzydło Adeptus Mechanicus. Okej, okay, no to mamy jakby dwóch
wolnych kupców i 3 organizacje przestępców, duchownych i mechaników, tak w skrócie dużym rzecz ujmując. Okej, okay. Konrad, nasz były mistrz szeptów, co możesz mi powiedzieć więcej o jego zdradzie? Co myślisz, że zrobi w przyszłości? You know, Lord Captain, I am no admirer of fine art. But when we next find ourselves in a civilized port with time to spare. Okej, Abelard mówi, że nie jest zbytnio jakby zwolennikiem sztuki, natomiast kiedy tylko znajdą się w kolejnym cywilizowanym porcie z chwilą czasu, to z chęcią zapłaci jakiemuś artyście właśnie, żeby sporządził portret Konrada, żeby mógł z dziurą pomiędzy oczami. Tak tutaj Abelard Konrada już nienawidzi. W każdym razie to, że dopuścił się zdrady i jeszcze uciekł żywy, jest po prostu niewybaczalne. Niewybaczalnym przeoczeniem. Obydwoje wiele lat służyli Lady Theodorze. Nigdy się ze sobą jakoś specjalnie nie zgadzali, ale nigdy by Abelard nie pomyślał, że Konrad zdradzi. Dobra. If you are taking comfort in the thought that we will hear no more of Conrad, prepare to be disappointed. Abelard mówi, że jeżeli myślimy, że już nigdy więcej o Konradzie nie usłyszymy, no to powinniśmy przygotować się na zawód, bo na pewno jakby ponownie się spotkamy. Ma duże kontakty, ma dużą wiedzę, w jaki sposób działa nasz protektorat, więc na pewno jeszcze nie raz będzie dla nas zagrożeniem. Okej, to wszystko na ten moment. Dobra, żeby nie przedłużając tego odcinka na rozmowach, później sobie pogadamy więcej na temat naszego seneszala. Okej. Mamy koniec rozmowy. W każdym razie dowiedzieliśmy się więcej o regionie. O samym Abelardzie pogadamy kiedy indziej. Chodźmy teraz do Idiry. Okej. Okay. Idira w ogóle jest wysoką kobietą w średnim wieku. No, w zasadzie tak w skrócie rzecz ujmując, wysoka kobieta w średnim wieku. Idira, a propos twoich umiejętności, albo jak to jest być psionikiem, no tego pytania nie powinno być, no bo sami jesteśmy psionikiem, tak? Tutaj w tej grze. Dobra, a propos twoich umiejętności. Okej, jesteś psionikiem. Psionicy zwykle mają prawo do życia w błogosławieństwie Imperatora. W momencie tylko, kiedy przejdą ten usankcjonowany rytuał, tak? Tutaj nasz KRDS właśnie przeszedł taki rytuał, kiedy tworzyliśmy sobie postać, tam coś takiego było, że jesteśmy usankcjonowanym właśnie psionikiem. Czy byłaś kiedyś na Terrze? Prawdopodobnie, żeby przechodzić właśnie ten rytuał. Look, Lady Theodora couldn't care less if some eggheads measured my brains or not. It's not about the seal on your forehead, get it? It's about what's in your gut, if it's rotten or not. My gut's stronger than the adamantine on this here ship. And my implants are better than the ones they put in you on your Terra. If they weren't, I wouldn't have lived as long as I have. Okej, Lady Theodora w ogóle nie zwracała uwagi na to, że jacyś jajogłowi, żeby jacyś jajogłowi sprawdzali rozmiary mojego mózgu albo nie. To nie chodzi tutaj o to, czy masz jakieś znamie na swoim czole, rozumiesz? Chodzi o to, tak naprawdę, co w tobie siedzi, czy jest to zgniłe, czy też nie, a ja... Moje wnętrze jest zrobione wręcz z adamantium, jeśli dobrze mogę przetłumaczyć, a moje implanty są zdecydowanie lepsze niż te, które włożyli ci na terze, czyli na ziemi. Terra to jest jakby w uniwersum Warhammera w ten sposób nazywana ziemia. Gdyby te implanty nie były tak mocne, nie żyłabym tak długo, jak mi się udało. Skąd pochodzisz? Lyra, an outlying world in the Heathen Stars region. In the Coronis Expanse, the deeper you go, the less visible the Astronomicon gets, and the less people know about the Imperium. The arrival of a rogue trader is the best thing that can happen to a world like that. Okej, Idira się wychowała na Lejrze, w świecie, który znajdował się w regionie, to też ciekawie, nazwanym Pogańskich Gwiazd.
W niektórych miejscach sektora Koronus, im głębiej się w niego w ogóle wleci, tym mniej widoczny jest Astronomikan, czyli takie, można powiedzieć, latarnia no, w osnowie, jakby w stosunku do której nawigatorzy na przykład ustalają kursy poprzez przechodzenia przez osnowę. W każdym razie latarnia słabiej świeci, a mniej ludzi, mało ludzi, im głębiej się w niego wejdzie, tym Astronomikan słabiej świeci i mniej ludzi wie o w ogóle Imperium. Przybycie wolnego kupca jest najlepszą rzeczą, jaką mogła spotkać świat taki jak ten, naprawdę najlepszą. Okej, co robiłaś, zanim przybyłaś na okręt? Okej, robiłam to samo co wcześniej tutaj, czyli wróżyłam przyszłość. Nasi liderzy cenili sobie taką umiejętność. Nie ma czegoś takiego jak pokojowe życie na Lejrze. Ludzie tacy jak ja byli specjalnie poszukiwani i byli warci fortunę, więc często takich ludzi o takich umiejętnościach porywano. I jeszcze jako dzieci i sprzedawano właśnie władcom za pokaźne kwoty. Okej, a w jaki sposób... No i były też bite i tak dalej. W jaki sposób skończyłaś na pokładzie wolnego kupca? And it's no business of mine, anyway. I can still remember the way the voices in my head changed when I looked at them. They were practically screaming. Okej, okay. Theodora von Valensis złożyła wizytę władcu, któremu służyłam w swoim czasie. Nie wiem, po co ta wizyta miała miejsce, natomiast nie był to mój interes. Natomiast pamiętam, że kiedy tylko Theodora przyszła i na nią spojrzałam, to włosy w mojej głowie się zmieniły. Praktycznie wrzeszczały. Tyle miała za sobą i tyle miała przed sobą. But I know the difference between idle chatter and a real threat. I seized my chance and approached Theodora. I managed to whisper a couple of words in her ear before the wardens dragged me away. They beat me and locked me up. No wonder. It wasn't my place to converse with outsiders. And then Theodora's people came for me. They broke down the wall, butchered the guards. Also, I could tell them my warning in full. So I said the rest, but I didn't want to go back to my old life. And so I entered the service of the Van Valensis dynasty. Okej, okay, czyli kiedy Theodora była na dworze tego władcy, któremu wcześniej służyła Idira jakby usłyszała w zasadzie w swojej głowie od tych głosów przepowiednie. Ruszyła do Theodory i zdążyła jej wyszeptać kilka słów. Zanim straże ją odciągnęły, pobili ją i zamknęli w celi. No jakby nic dziwnego, bo to nie było jej rolą, żeby rozmawiać z obcymi. A jednak Theodora po nią przybyła, zniszczyła ścianę celi, zamordowała strażników, dzięki czemu mogłam wypowiedzieć jej przepowiednie w pełni. No i potem jakby akcja Idira nie chciała powracać do swojego starego życia i weszła zaczęła usługiwać właśnie rodowi von Valensis. Okej, okay. Dobra, koniec pogaduszek z Idirą. Jeszcze więcej się o niej dowiemy na pewno. W każdym razie mamy taką nadworną jasnowidzkę, która wcześniej służyła na świecie dosyć brutalnym, z którego to wyrwała ją właśnie Theodora von Valensis. Dzięki temu, że Idira się w jakiś sposób przysłużyła, usłyszała od niej jakąś wróżbę. No i od tamtego czasu właśnie Idira służyła Theodorze. Więcej o Idirze dowiemy się w kolejnych odcinkach, kiedy sobie z nią pogadamy. Teraz jeszcze czas na Argentę. Ja tak się śpieszę z tymi dialogami, bo w poprzednim odcinku pod koniec mieliśmy całą masę dialogów i mało akcji, a jednak tutaj chodzi i o to, i o to.
Okej, okay, siostra Argenta wygląda na zmęczoną. Ciemne kręgi są pod jej oczami, jej włosy są w jakiś sposób nie w nieładzie i porusza się jakby była na, po prostu na krawędzi. Mówiłaś, że masz do mnie jakąś personalną sprawę. Tak, mam do ciebie prośbę, wolny kupcu. Przeklęci słudzy chaosu, którzy zaatakowali ten statek i zabrali życie wielu lojalnym członkom załogi. Ci, którzy zginęli, osierocili naprawdę bardzo dużo dzieci, włączając w to właśnie potomków dzielnych oficerów, którzy bronili swoich posterunków do jakby gorzkiego końca. Nie wiem, jakie zwyczaje są tutaj praktykowane, natomiast w świecie, w którym ja się wychowywałam, dzieci tak odważnych dusz, tak odważnych ludzi mogły otrzymać pewne zadośćuczynienie. Czyli po prostu dla sierot, ofiar wojennych, sierot wojskowych były przyznawane jakieś tam zadośćuczynienia. Czy wolny kupiec mógłby się spotkać z sierotami? Okej, okay. Jesteśmy dobrą postacią, więc jak najbardziej spotkamy się z tymi sierotkami. Spotkam się z nimi bez zbędnych formalności. To są dzieci ludzi, którzy oddali swoje życia dla rodu von Falantius. Zadośćuczynienie jest jakby jak najbardziej im przynależne. Okej, okay. Przekażę twoje instrukcje. Dziękuję ci za wzięcie sobie mojej prośby do serca. Okej, czyli idziemy się spotkać chyba z sierotkami teraz, o których mówiła Argenta. No i mamy. Tylko pewnie tych sierot jest zdecydowanie mniej niż ofiar, bo przecież mówiono o tysiącach zabitych członków załogi i w tym setkach oficerów. No a tutaj mamy gdzieś maksimum 20, nie chcę się liczyć, ale nie więcej niż 20 sierotek. Wszystkie się na nas gapią, gdybyśmy byli stworzenia w ogóle z jakiejś baśni. Nasza niezmordowana siostra trzymała pieczę nad tymi szczeniaczkami. Ciężko mówić, żebyśmy tutaj prowadzili Schola Progenium, ale zapewniliśmy sierotom na naszym okręcie odpowiednią opiekę i instrukcję. Dzielni, to jest... No dosłownie, dzielni. To jest mistrz tego okrętu i przybył na spotkanie z wami, ten, który prowadzi statek przez ciemność kosmosu dzięki światłu Imperatora, dzięki woli Imperatora. Poznajcie swojego lorda, kapitana, wolnego kupca z rodu von Falantius. Wasz lord, kapitan, wita was, dzielni. O kurde, dzielni. Dzielne dzieci, może w ten sposób. Nastolatkowie patrzą na nas. Dziewczynka, która pozostała blisko Argenty, uśmiecha się niepewnie. Z kolei blady Huderlak, który... Jakiś blady Huderlak stoi na baczność. Jedynie kilku nastolatków na samym końcu rzędu wydaje się być niezbyt zainteresowana tym wszystkim i nie byli pod wrażeniem. Okej, okay, no i co z tego? W jaki sposób, czy nas to powinno w jakiś sposób obchodzić? Nasi przyjaciele i rodzice zginęli dla was, szlachciców, a ty nam po prostu co dajesz? Jakby przemowę? Argenta szybko odwraca się do chłopaka. Jakby cała masa emocji pojawia się w jej ciemnych oczach. Jakby chciała jednocześnie go uspokoić, ale też i nakrzyczeć na niego za jego brak manier.
Okej. Co my tu możemy im powiedzieć? Jeżeli chcecie coś mi powiedzieć, mówcie bez strachu. Będę wysłucham was. Okej, okay? Albo. Dobra. To jest chyba najbardziej taka dobra odpowiedź z tego co widzę. Nie ma znaczenia, co powiemy. Nie przywróci to naszych rodziców do życia. Nie zmieni to też naszego przeznaczenia. Będziemy niewolnikami na tym okręcie, póki nie zginiemy, tak jak nasi rodzice, albo jeszcze gorzej. Rozumiem wasz smutek i wasz gniew. Wasi rodzice w końcu zmarli. To nie jest prosta rzecz, z którą można się w łatwy sposób pogodzić, ale oddali swoje życia dla prawdy, dla dobra całego okrętu i dla Imperium. Nie mówcie o ich honorowym przeznaczeniu ze złością i z odrazą. Słyszeliście wolnego kupca, powiedziała Argenta. Jego słowa niosą mądrość imperialną. Ciężko powiedzieć, czy twoje słowa odniosły jakiekolwiek wrażenie na chłopaku, ale skinął głową powoli. I w tym momencie, po chwili oddał nam taki skrępowany, trochę taki dziwny ukłon. W sensie, no, na zasadzie takiej, że nie wiedział za bardzo, jak się zachować, a może w ten sposób, jak czasami to w życiu bywa. Abelard daje znak i służący natychmiast przynoszą zapakowane paczki z jakby nazwiskiem von Falancius na tych opakowaniach. Wygląda na to, że Seneschal przyszedł na to spotkanie przygotowany. Czyli jakieś tam gifty od nas dostają, coś tam ci służący sypali właśnie. Nie wiem co, cukierki, pieniądze, nie mam pojęcia. W każdym razie trochę to było takie dziwne. Bardziej myślałem, że tutaj zapewnimy im, nie wiem, jakby takie trwałą pomoc, tak? Czyli jakąś tam pensję, którą otrzymywali ich rodzice, czy coś w tym stylu. Argenta uśmiecha się i oferuje jeszcze trochę słów, trochę jakby, no, jakby podnoszących na duchu słów i opuszcza pokład. Okej, czyli jeszcze trochę po nas pogadała, jeszcze trochę ich podniosła na duchu i, no i tyle. Okej, no Argenta to zorganizowała, bo należy do zakonu Siostry Bitwy, do Adepta Sororitas i ogółem Siostry Bitwy w uniwersum Warhammera 40 tysięcy są trochę takim odpowiednikiem naszych takich sióstr zakonnych po prostu, ale jakby przerobionych na modłę właśnie warhammerową, czyli nie tylko jakby się modlą, nie tylko wiara w nich jest głęboka, no ale też przede wszystkim walczą, są siostrami takimi bojowymi, fanatyczkami, zalotkami, no ale też widocznie przejmują się losem sierot, tak to powinno mieć miejsce w naszym świecie. Akurat tutaj tego nie chcę komentować, bo różne rzeczy się słyszało o na przykład sierocińcach prowadzonych przez siostry zakonne. W każdym razie nie, dobra, wracajmy. Moment, bo już spędziliśmy pół godziny prawie, że na pogaduszkach, a ja chcę ruszyć z miejsca. Dlatego przejdźmy już do mapy sektora. I ruszmy się z tego miejsca. Okej, mamy układ gwiezdny. Tego Koronus, sektora Koronus. Tylko, że tych układów gwiezdnych będzie więcej niż jeden, bo jak na razie mamy układ Rykat. Zakładam, że... Aha, no na razie tylko ten Rykat, ale żeby... Tak, no bo żeby chyba się przenieść do innego świata, będziemy musieli mieć tego, czy innego układu gwiezdnego, będziemy musieli mieć tego nawigatora, całą resztę. Dobra, najbliżej mamy do Eurak 5. Mamy kilka misji tutaj przydzielonych. Przeszliśmy prolog, czyli w zasadzie cała ta bitwa na okręcie była jednym wielkim prologiem.
Teraz mamy rozdział pierwszy i musimy między innymi właśnie odwiedzić Aurak 5, gdzie możemy napotkać Navis Nobility, czyli tych nawigatorów, tą organizację nawigatorów. W porządku. No to lećmy tutaj. To jest stacja orbitalna w ogóle, jakaś to nie jest planeta. Lordzie Kapitanie, to jest nasza mistrzyni komunikacji, raportuje, że heraldzi Navis Nobility nie odpowiadają na nasze wezwania radiowe. Być może... Okej, czekajcie moment. Okej, Aurak 5 czy Aurak 5 pozostaje ciche dla statków, które przemieszczają się wokół niego. Ale przechwyciliśmy kilka sygnałów z nadajników dryfujących wokół stacji. Jakby żądania są jasne. Mamy zawrócić okręt i natychmiastowo stąd odlecieć. Okej. Navis Nobility to jest organizacja imperialna, przypominam, czyli coś tam się dzieje nie tak, skoro każą nam zawracać. Dodatkowo jakby zwróciliśmy uwagę na fakt, że wokół stacji jest cała masa różnego rodzaju po prostu szczątków kosmicznych. Być może są to pozostałości po międzyplanetarnych wahadłowcach. Być może szanowny dom Navis Nobility potrzebuje pomocy i nie może nam odpowiedzieć na nasze komunikaty radiowe. Spróbuj skontaktować się ponownie ze stacją. Będę z nimi negocjował osobiście. Okej, przepraszam, Lordzie Kapitanie, ale stacja nie odpowiada na nasze wezwania, nawet po tym, jak oficjalnie zapowiedzieliśmy, że będzie z nimi rozmawiał wolny kupiec. Okej. Dobra, rozkaż załodze Augura, czyli takiego systemu, Augur to jest taki system trochę, można by powiedzieć, radarowy, coś w tym stylu, żeby przeskanowali stację. Tak jest, Lordzie Kapitanie. Oficerowie z załogi Augura przeprowadzili pełny skan stacji, ale informacje są nieprecyzyjne. Zanotowali zakłócenia fali, które jakby pojawiają się z nieznanych źródeł, ale jakby powodują, że wszelkie odczyty są nieprecyzyjne właśnie. Jakby reaktor stacji jest wciąż aktywny, natomiast dużo jej elementów jest niezasilonych. W jakiś sposób nie ma w nich chyba po prostu nie ma w nich odpowiedniej... Brakuje mi tutaj słowa. W każdym razie są wyłączone z użytku, krótko rzecz ujmując. Znaki biologicznej aktywności, czyli życia, są w dużej mierze obecne w samym centrum tej stacji. Co oznacza, że stacja nie została opuszczona. Ale pytanie pozostaje, dlaczego nawigatorzy nas ignorują? Okej. Dobra, co się dzieje nie tak? Możemy tutaj co prawda jakby wycofać się i uzyskać jakieś oficjalne pozwolenie na to, żeby wejść na tą stację, natomiast no, mam wrażenie, że jednak powinniśmy się zainteresować sprawą bardziej, skoro organizacja imperialna tutaj nawet nie chce z nami rozmawiać, to mam poczucie, że i tam część z tej stacji jest wyłączona z użytku w ogóle i coś tam musi być nie tak. Włazimy, może zostali zaatakowani przez jakichś piratów, czy właśnie może heretyków, podobnie jak my. Dobra, nakaż załodze dokowanie w stacji. Tak jest, Lordzie Kapitanie, nie wiemy, co tam się dzieje i będziesz musiał poszukać nawigatorów na ślepo.
Zadokuj bezpiecznie i niech Bóg Imperator oświetli twoją ścieżkę. Dobra, wchodzimy. Ej, ale miałem wejść tam, nie? To co nagle się stało? Dostaliśmy w ogóle aktualizację misji, czy... Tak, nowa misja się pojawiła. Sekrety Navis Nobilite. Musimy eksplorować właśnie... Musimy pojawić się na stacji. O, musimy przeskanować to. Przecież już to robiliśmy. Może teraz musieliśmy to po prostu kliknąć. Wcześniej to się pojawiło tylko w rozmowie. Okej. Dobra. Widzę, że tutaj będziemy mogli wybierać sobie przy wejściu na każdą planetę członków załogi. Więc to nie jest tak, że będziemy mieli stałych, tylko będziemy mogli sobie wybierać z kim idziemy. No, wiadomo było, że coś się tam dzieje nie tak. Wiesz, mieliśmy tam ciało jakieś. Pathetic worm. You dare to argue with your master? It was not you whom I swore to serve within these walls. My lips are sealed. Confess. What was the old man's last command? What are you planning? Give up, Keeper. You have lost this battle. Again. We're getting nowhere with these ones, sir. Permission to execute them. Okej, mamy scenę egzekucji. Najlepsze jedni i drudzy jakby odwołują się do swojej wiary. Okej. A nie kroku dalej. Okej, mamy jakiegoś gościa zakapturzonego, który nazywa się Felek Orselio. Wysoki człowiek. Zatrzymuję cię gestem dłoni, kiedy się zbliżamy. Dwie ciemne pary, para ciemnych, bardzo ciemnych oczu, nie mrugających oczu. Jakby patrzę na każdy twój ruch, a trzecie oko, jakby znak nawigatora, jest złowrogo pulsuje na... Złowrogo pulsuje za chyba jakąś tam osłoną na jego czole. Cofnij się. Albo spuszczę na ciebie wszystkie horrory morza dusz. Imperator niech będzie mi świadkiem. Okej, czyli mamy... Myślałem przez chwilę, że to będzie jakiś heretyk, ale odwołuje się do Imperatora. Bo oni też się odwoływali do Imperatora, ale jakby... On ich nazwał niewiernymi i tak się zastanawiałem właśnie, czy może on jest jakimś tam heretykiem, który nazywa ich niewiernymi, bo służą Imperatorowi, a nie Bogom Chaosu. Natomiast on też się odwołuje do Imperatora. Dobra. Spocznij, bracie. To właśnie Imperator mnie tutaj sprowadził. Albo Abelardzie, jeżeli byłbyś łaskaw. Dobra, to jest nasz seneszal, więc Abelard może nas przedstawić. I Abelard mówi, że przed tobą stoi jego lordowska mość, wolny kupiec Caerdes von Falantius, dziedzic największego protektoratu w sektorze Koronus i dzierżący święte pozwolenie na handel. Pozwól mi wskazać, że
Zwyczaje arystokratyczne jakby nakazują, żeby Lord Navigator przedstawił się pierwszy, ale biorąc pod uwagę nietypowe okoliczności na tej stacji, jego lordowska mość, wolny kupiec, jest jakby skłonny przymknąć oko na twoją wrogość, znaczy, no, na twoją wrogość, ale tylko ten jeden raz. Okej, w tym przypadku jakby przymknę również oko na wasze bezceremonialną inwazję, ale też tylko ten jeden raz. No, bezczel jeden, no. Okej, pozwólcie mi się przedstawić. Przed wami stoi Felek Christoph August, strażnik tego miejsca. Okej, czyli nie przybyliście, żeby zaoferować wsparcie dla zdrajców. To świetne wieści. Biorąc to pod uwagę, musicie zrozumieć, jaka sytuacja panuje na Eurak 5, który jest świętym sanktuarium dla domu Orselio. I droga do tego jest znana tylko kilku wyselekcjonowanym. Boli mnie, znaczy przykro mi mówić, ale nie jesteście na liście gości. Dobra. Moglibyśmy od razu przejść do rzeczy i powiedzieć, że chcemy jakby nawigatora, albo wręcz powiedzieć, że przybyliśmy tu w poszukiwaniu za nawigatorem, więc pójdziesz z nami. Okej, ale my jesteśmy dobrym człowiekiem, a skoro tutaj się na naszych oczach dzieją takie rzeczy, no to może zapytajmy, co tu się dzieje na tej stacji, skąd wzięły się tutaj te wszystkie zwłoki. Zdrada, najbardziej banalna rzecz w życiu arystokratów, nie sądzisz? Zostałem dźgnięty w plecy przez mojego najbliższego przyjaciela Theobalda Orselio, drugiego strażnika Eurak 5 i mojego mentora. To na jego instrukcje sprawiły, że moi własni ludzie sabotowali generatory, wysadzili w powietrze wahadłowce i brutalnie zmasakrowali lojalnych służących mojej pani. Na nieszczęście wzięli też ją jako więźnia. Żądne pieniędzy, ścierwa. Czyli wzięli ją po prostu jako zakładniczkę. Przysięgam na tron, na światło tronu, że ich dusze jakby znikną w ciemności kosmosu, w ciemności pustki. Okej, Felek nagle milknie. Ci szaleńcy porwali Lady Cassie i właśnie ją torturują u góry, podczas gdy my tutaj bezsensownie gadamy. Pozwól mi ją uratować, czy pomóż mi ją uratować, albo spadaj. Nie trać więcej mojego cennego czasu. Okej, jakiej pomocy byś od nas oczekiwał? W życiu bym cię nie zapytał a o taką pomoc pod jakby gdyby nie okoliczności, ale jednak Lady jakby dobry byt Lady Cassie, tutaj dosłownie tłumacząc, ale po prostu życie Lady Cassie, może lepiej to brzmi, życie i zdrowie Lady Cassie jest najważniejsze. Nie pozostało mi zbyt wielu ludzi, a moje rany są zbyt głębokie, żebym mógł działać szybko i precyzyjnie, ale tobie w zasadzie mogłoby się powieść, żeby udać się do komnat naszej pani, musiałbyś w zasadzie stworzyć od nowa święty relikt sankcjonujący z krwią Lady Orselio. To jest jakiś tam przedmiot kontrolujący windę, ducha maszyny tej windy. I ostatnia, mam jeden, natomiast potrzebny jest drugi i został zagubiony w trakcie buntu, więc mamy kolejne miejsce z buntem. Jednakże nawet ten relikt będzie bezużyteczny, jeżeli mechanizm windy nie zostanie podłączony do sieci.
Okej, okay. W jaki sposób mam zasilić windę i w jaki sposób mam stworzyć ten relikt? Okej, okay. Mam filakterium zawierające krew panienki. Musi być zostać wzięte do laboratorium, które jest zlokalizowane na końcu relikwiarza. Najbardziej starożytne i święte mechanizmy pomogą ci zbudować od nowa tą różdżkę w zasadzie. To można powiedzieć, że to jest chyba różdżka, czyli ten relikt. Różdżka do uruchomienia windy. Tych kapłani... Okej, okay, no tam tych kapłani coś zrobili i jakby jak dotrzemy do tego laboratorium, to uda nam się ten relikt stworzyć. W jaki sposób mam zasilić windę? Okej. Okay. Kogitator, który obsługuje tą windę, jest w pokoju, w pomieszczeniu strażników. Po prostu wprowadź prawidłową sekwencję i święty mechanizm zrobi resztę. Jeśli to jest takie proste, dlaczego nie zrobisz to sam? Nigdy nie powiedziałem, że to będzie proste. Droga do laboratorium i do pokoju strażników, do baraków strażników jest zablokowana przez tych samych szaleńców, którzy przejęli kontrolę nad stacją. Oni nie negocjują i jestem i obawiam się, że... i w żaden sposób nie są jakby, nie boją się zemsty Imperatora. Jakby chylą głowę tylko przed brutalną siłą, której akurat mi brakuje. Dobra, chyba to ma sens. Okej, czyli zdecydowałeś, potomku linii von Falancius. Tyle jeszcze linii dialogowych tutaj do przeprowadzenia. Chyba sobie nie powalczymy w tym odcinku. Ale no musimy się dowiedzieć czegoś więcej na tej stacji, bo na razie to, jak tutaj weszliśmy, to bardziej oni mi wyglądali na ofiary, a ten na jakiegoś szaleńca, który w nich strzelał. I to, że akurat on jakby doprowadziliśmy do tego, że on potrzebuje naszej pomocy, to jakby niekoniecznie będzie ok. Okej, dobra, to nie są na szczęście linie dialogowe, tylko to są chyba wybory. Po prostu formułowanie komunikatów, w jaki sposób im pomożemy. Na przykład, że pomoc wolnego kupca będzie kosztowała dom Orselio, ale możesz się cieszyć, bo twoja panienka przeżyje. Uratuje twoją panienkę, ale w zamian oczekuję, że dom Orselio podpisze ze mną kontrakt, ze mną i z moim protektoratem. To, co się dzieje w waszym domu, zachwiało balansem w tej części galaktyki. Pomogę ci, ale choćby po to, żeby przysłużyło się to dobru Imperium. Ale dobra, ja najpierw sobie chcę się dowiedzieć, co tu się więcej stało. Dobra, powiedz mi coś więcej na temat w ogóle tej panienki. Niestety nie mogę nic, nie mogę dyskutować o panience, czy chociażby o jej świcie z... nie mogę rozmawiać o panience, czy, niezależnie czy to z jej świtą, czy to z kimś z zewnątrz. Powie ci o sobie osobiście, jeżeli będzie chciała. Oczywiście biorąc pod uwagę, że przeżyje, błagam cię, nie trać więcej naszego cennego czasu, który upływa. Okej, co sprawia, że myślisz, że ona jest w ogóle jeszcze żywa? Możesz mi nie wierzyć, ale Lady Cassia może robić wręcz niesamowite rzeczy. Nie, nawet ten zdrajca Theobald nie zdoła w łatwy sposób poradzić sobie z jej mocą. Okej, moi ludzie zareportowali, że stacja jest w bardzo złym stanie. Uwierz mi, wiem, wszystko wydarzyło się zbyt szybko. Były tuziny raportów różnego rodzaju wypadków, ofiar i niedziałających systemów, ale tylko to, co się liczy, to tylko i wyłącznie na tej stacji to życie Lady Cassie. Wszystko inne jest tak naprawdę nic nie warte i w łatwy sposób da się to zastąpić. Okej, dlaczego w żaden sposób nie odpowiadaliście na wiadomości z Rikat Minoris? Już powiedziałem, że Eurak 5 jest świętym sanktuarium, jest świętą domeną
Navis Nobilite i jest zakazanym dla zwykłych ludzi z zewnątrz. Mieliśmy nadzieję rozwiązać kryzys samemu, jednakże sytuacja tak wyeskalowała i wyszła poza naszą kontrolę, że nie mogliśmy nawiązać kontaktu przez zdrajców, którzy jakby zablokowali nam dostęp do odpowiedniego ekwipunku. Okej, dobra. To będzie honor uratować Lady Navigator, czyli tą Cassię. Okej, to chyba już wiadomo, kto będzie naszym nawigatorem, to chyba ta Lady Cassia. A z jej sytuacji. Dobra, to będzie dobra odpowiedź. Powinienem się śpieszyć, więc zostało nam... My pozostaniemy tutaj i będziemy lizać nasze rany. Życzę ci szczęścia, wolny kupcu, i niech światło Imperatora będzie z tobą. Dobra, czyli na razie musimy zbadać sytuację na stacji, dowiedzieć się czegoś więcej. Ciała były tutaj. Twarze tych ciał są jakby skręcone z bólu i... A dłonie są po prostu połączone z improwizowaną bronią, różnymi rodzaju narzędziami, tymi nożyczkami, jakimiś innymi tam sprzętami. I zostały te ciała porozrzucane po podłodze z wręcz niesamowitą siłą. I tu mamy tą windę, chyba, którą musimy pojechać. Natomiast ja bym musiał pójść w tamtą stronę, podejrzewam. Tutaj na boki się nie da. A okej, mamy jakieś pierwsze dobra do zebrania. Multiklucz i jakieś tam przedmioty do magazynu. Ale dobra, tutaj jest droga zablokowana. Tam się nie da iść. Dobra. Koci tutaj nie brzmieli jak szaleńcy, jak o nich zabiło. No właśnie, to mnie tak trochę niepokoi, że ten Felek z nami gadał w jakiś sposób tam, powiedzmy, cywilizowany, ale wcześniej zachowywał się niezbyt fajnie. Tutaj się okazało, że przeskoczyliśmy sobie nad tą prowizoryczną barykadą. Okej. O, tu mamy pierwszych przeciwników. O, i mamy pułapki. Dobra, to stójcie, nie idźcie tam. Kolejna pułapka. Pięknie. Argenta, która zna się na bombach, ją właśnie rozbroiła. Patrzę, jak tutaj sytuacja wygląda. Będziemy mieli zaraz walkę. Chyba lepiej pójść... Lepiej podejść tutaj do wroga tędy, bo będziemy przynajmniej stali na tej samej wysokości, a gdybyśmy próbowali podejść tędy, poszli tak tutaj i w tą stronę, to wróg miałby przewagę wysokości. Sobie stoczmy walkę stąd. Okej. Mamy kilku przeciwników. Pytanie, czy nas... Okej, oni też tutaj krzyczą za domu Orselio, więc i Felek, i te siły, które mu się sprzeciwiają, walczą w imię rodu Orselio. Ciekawe. Nie mamy tutaj jakichś tam heretyków, na przykład jak mieliśmy na okręcie, tylko normalnych, jak się wydaje, żołnierzy. Ale którzy atakują nas bez zająknięcia, więc... Bez próby nawet rozmów. Felek przynajmniej z nami pogadał. To w takim razie nie mamy nic innego, lepszego do zrobienia, jak się bronić i zaatakować. Dobra, Abelard, dawaj do przodu. A Caerdes... Tura Caerdesa będzie gdzieś tam daleko, daleko. Dobra, to chodź tu. Zaczynamy walkę. Rozpoczyna Idira. Idira sobie od razu pobiegnie tutaj. Pierwsze co zrobimy, to sobie myślę zaatakujemy
Ja myślałem, że może tutaj piorunem, ale boję się... Tak, o, nasz Abelard oberwie, więc jednak nie piorunem. Ale to zróbmy tak, że najpierw sobie przeanalizujemy wrogów. Okej. Okay. Teraz sobie krzyknijmy na nich. I może krzykniemy sobie... O, tutaj mam medyka. To najpierw na medyka. Żeby on ich tam nie leczył. Kurde, przeżył niestety. No nic, weź tutaj, wesprzyj Abelarda. A nie, tu jest tura Kaerdesa. Czemu ja myślałem, że on gdzieś tam daleko, daleko ma swój ruch? No nic, Argenta, chodź tu. No i Argenta sobie już postrzela całą rundką. Dobra, to jest chyba większy sens atakować. Chociaż, dobra, spróbujmy tak. O, dwóch zabiłem. Świetnie sobie poradziła tutaj koleżanka. I dodajmy sobie może trochę do momentum, tutaj dzięki tej umiejętności. Oj, tu są jeszcze, tych nie zauważyłem, dobra. Kaerdes, to ty chodź teraz... Może tutaj... Tak, pierwsza rzecz, daj ruch... No kurde, nie sięgamy jej serio. To mi nie pasuje. Dobra, to weź krzyknij po prostu na tego medyka. I teraz zobaczmy, bo to muszę się przekonać. Mamy dwa punkty degradacji osnowy. Teraz nie powinien żaden punkt się pojawić. Medyk przeżył. Okej, okay, dobra. Czyli nasz okrzyk teraz wręcz odejmuje punkty w degradacji osnowy. To było dla mnie istotne. Dobra, zwiększmy charakterystyki dla... czy punkty statystyki dla Abelarda. I tyle. Więcej w tej turze nie zrobimy. Kurde, wziął z najbliższej odległości prawie jak przy jakiejś egzekucji nas zaatakował tutaj. Ale Abelard, ty miałeś go zabić. I've seen worse battles than this in my time. To zrób. It will be done. You attacked. Ranie żyje. Ale teraz wróg ma kilka swoich ruchów. Weź sobie odporność i przygotowanie na atak. Kończmy turę. Na szczęście na razie Kaerdes nie obrywa. A medyk nie leczy, tylko strzela. Może siebie nie może leczyć, nie wiem. W każdym razie ciekawie. Oj, dobra. Kaerdes oberwał po raz pierwszy. Dobra, no to teraz tak. Ira, chodź na tu. Weź no krzyknij. Zabijmy już tego medyka. Dobra, uzyskaliśmy momentum. Ale to nie Idira je wykorzysta. Dobra. Osłabmy trochę wroga. Tutaj kończ turę, koleżanko. Argenta do przodu. Trochę postrzelamy. Teraz tak. Kurde, liczyłem na to, że obejmę wszystkich tutaj ogniem, ale niestety nie. Dobra, zaatakujmy tego tutaj komandora, czy tam dowódcę. Dobra, dwa strzały trafiły, ale teraz weźmy sobie akt heroiczny. I jeszcze sobie postrzelajmy. Dobra,
No i padł. Pięknie. Dobra, to mamy jeszcze jeden strzał. Tym razem słabo poszło, ale spróbujmy jeszcze raz. I tym razem zdecydowanie lepiej. Mamy jeszcze jeden strzał. Dawaj w tego. Kolejny padł. No, na razie Argenta wyrasta na takiego bossa, że tak powiem, w naszej drużynie, bo zabija naprawdę bardzo szybko. Dobra, cała ta grupka tu u góry została zabita, to choć Kardes tutaj. Albo może tutaj. Zrobimy dwie rzeczy. Pierwsza to daj Argencie jeszcze jeden atak. Argenta teraz sobie postrzela. I znowu zabiła kolejnego. Pięknie. No i Kardes, teraz ty krzyknij. No i pięknie. To nam został. A, tu jest jeszcze jakiś strażnik. Myślałem, że już mamy po bitwie, ale jeszcze nie. Dobra, teraz Abelard. Czy Abelard cokolwiek zrobi z tej odległości? Ty masz tutaj co prawda jeszcze rewolwer, ale absolutnie nie sięgniesz. Dobra, no to weź sobie tylko ochronę. Kończ waść. Jezu, Kardes naprawdę zdrowo już oberwał. Ponad połowy życia nie ma. Idira, chodź na tu. A ty pewnie też nie sięgniesz, czy sięgnie? O, sięgnie, no to pięknie. Daleki ma zasięg tego ryku, ale to chyba też... tam umiejętności miałem, ale odpowiednie, kiedy jakby zwiększałem poziom, ale zobaczcie. Fajne jest tutaj to, że po bitwie w zasadzie zdrowie nam się resetuje. I nie musimy się troszczyć o to, że... O, dobra. Inaczej, to sobie poczytamy w kolejnym odcinku, bo jest trochę tego tutaj czytania z tego, co widziałem. W każdym razie przy rozdawaniu poziomu tylko dokończę tutaj myśl. Widzisz, że dałem tą cechę, że jakby zwiększyliśmy zasięg jej ataków. Tymczasem mamy w sumie trochę tych przedmiotów zebranych od jakiegoś czasu i ja ich nigdzie nie przyznałem. Więc warto w sumie do tego powrócić i zakończymy sobie odcinek na tym etapie. Mamy tak. Ładunki wybuchowe. Tutaj jeśli chodzi o ładunki wybuchowe, to mam wrażenie, że... Aha, nie możemy ich dać do ekwipunku podręcznego, spoko. Co tu mamy? Mamy jakiś amulet, który daje plus 5 do wytrzymałości, jeżeli inteligencja jest mniejsza niż 35. Czy ktoś ma inteligencję mniejszą niż 35? Kardes nie. Abelard. Abelard nie jest zbyt inteligentny, natomiast dzięki temu będzie bardziej wytrzymały, dzięki temu i dzięki temu wisierkowi. Dalej mamy płaszcz heroizmu. Peleryna heroizmu. W zasadzie trzeba być ikonoklastą i to mówiłem wcześniej, że to chyba będzie dobre dla Abelarda, prawda? Tak jest. No to dajmy. Ładnie się prezentuje. Czacha tutaj. Czacha to jest w ogóle symbol Imperium, jeden z wielu symbolów imperialnych. Dalej mamy rękawice odporności. Myślę, że to też będzie dobre dla Blarda, bo on może często ginąć. Tu mamy jakąś zbroję, która daje nam 20% pancerza. Ale zmniejsza jakby szanse na unik o 75%, więc całkiem mocno. I nie jest to jakaś, bym powiedział, wybitna zbroja. Nie założymy jej nigdzie. Mamy broń laserową. Gówniany pistolet. W zasadzie
złą, może w ten sposób, bo te gówniane to takie brzydkie słowo. No w zasadzie ani pancerz, ani ta broń nie jest dla nas jakoś tam... Ja chyba patrzę... Tak, mamy już lepsze uzbrojenie niż to, co teraz zabraliśmy. Ale tu może od tego dowódcy weźmiemy coś lepszego. Tak, te wszystkie pancerze... Bronie nie. Dobra, to ja to wszystko wrzucę do magazynu i tym sobie będziemy później handlowali. Bo żadna z tych broni, żaden z tych pancerzy nie był w żaden sposób lepszy od tego, co już mamy na wyposażeniu. Dobra, moi drodzy, kończymy na tym etapie. Podsumowując odcinek, porozmawialiśmy sobie trochę z naszymi towarzyszami. Dowiedzieliśmy się trochę o sektorze Koronus, że tutaj będziemy mieli do czynienia z trzema organizacjami. Novis Nobilitae, czyli organizacji nawigatorów, w której obecnie się znajdujemy. Później mamy dwóch różnych od nas, czy dwóch innych niż my, wolnych kupców z rodu Winterscale oraz Chorda, czy Korda, jakoś tak. Mamy też organizację przestępców, mamy organizację kościelną i organizację Adeptus Mechanicus, które działają prężnie w tym sektorze i które się liczą. I tak sobie myślę, że to by odpowiadało chyba tak temu. Mamy Druzjan, czyli tych kościelnych typków, eksploratorów, czyli tych z Adeptus Mechanicus. Mamy Kasbalika Mission, czyli tych przestępców. Fellowship of the Void, to jeszcze nie wiem. I Marynarka Imperialna. Okej. To jest jakby jedna rzecz, której się dowiedzieliśmy. Druga rzecz, udaliśmy się na właśnie stację należącą do rodu Orselio, rodu nawigatorów, która nie odpowiadała w żaden sposób na nasze komunikaty. A przybyliśmy tutaj, żeby po pierwsze jakby zdobyć nowego nawigatora, a po drugie dlatego, żeby zbadać sytuację, bo to było podejrzane, że nie odpowiadali na żadne komunikaty. Jak weszliśmy, to już byliśmy świadkami egzekucji trzech jakichś tam strażników. No i Felek Orselio, jeden z właśnie z nawigatorów tego rodu, powiedział, że i strażnik tego miejsca powiedział, że drugi z jego strażników i w dodatku jego mentor porwał panienkę, czyli zakładam, że tutaj jakąś dziedziczkę tego domu na górne piętro, ale żeby się tam dostać, musimy zdobyć element, który sprawi, że winda będzie działała, plus w ogóle włączyć prąd dla zasilania tej windzie. Dlatego się udaliśmy tutaj dalej. Natomiast mam poczucie, że tutaj Felek nam o czymś nie mówi, bo ci absolutnie nie wyglądali na żadnych szaleńców czy heretyków, wręcz uważali, że walczą za dom Orselio. A on sam w sobie, zanim nie zaczął z nami gadać, to był taki lekko podejrzany na moje oko. No ale w zasadzie gdybyśmy mieli podsumować Warhammera 40 tysięcy, to tutaj większość postaci jest mniej lub bardziej podejrzana, więc nie mogę tutaj osądzać, tylko chcę się właśnie dowiedzieć, co się na tej stacji wydarzyło. To tutaj jest tak na dobrą sprawę prawdą, jaki ruch musimy wykonać, żeby być szlachetnym jak najbardziej, bo taką postacią właśnie chcemy grać. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj, życzę wam wesołych świąt. Nie wiem, czy teraz będę wrzucał odcinki w tym tygodniu następującym po Wigilii. Zobaczymy, czy sobie nie zrobię jakiejś małej przerwy. Niemniej, gdyby się pojawiały, no to będziecie widzieli. Jeżeli nie, no to jakby z góry uprzedzam, że właśnie może kolejnych odcinków przez chwilkę dosłownie nie być. Zobaczy się. W każdym razie myślę, że jeśli miałoby nie być, to też taki komunikat czasny na moim kanale, to będziecie widzieli. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam standardowo do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No i co? Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.